Cześć, witajcie z tej strony Grid. Kończyliście ekspedycję, macie już swojego żelaznego sępa. Może jeszcze jej nie zaczęliście w ogóle. Dam wam kolejny powód, dla którego warto ją zrobić. Zostało jeszcze około 4 tygodni na ukończenie ekspedycji, więc czasu naprawdę więcej niż dużo. Nie pamiętam, nie chciałbym tutaj was wprowadzić w błąd. Mi sama ekspedycja chyba zajęła około 13 godzin. I to tak naprawdę dosyć długo się ślamazarząc, ponieważ robiliśmy ją na live'ach. Sporo tam czasu gadaliśmy, więc myślę, że ekspedycję spokojnie da się zrobić w 10 godzin, a być może i krócej nawet. I teraz tak. Mówię o sępie. Dlaczego o nim wspominam? Ponieważ jest to statek, którego nie możemy odebrać w innym stanie, niż go fizycznie otrzymujemy. Ja jestem w tej chwili na swoim głównym sejwie, nie jestem na sejwie ekspedycji, także żeby cokolwiek z tym statkiem zrobić, wpierw muszę oczywiście go odebrać. Także odbieramy sobie nagrodę ekspedycji. Weźmy nieposiadane. Odbierzemy sobie oczywiście wszystko, nie? Czyli żelaznego sępa. Jak widzicie, statek przychodzi z wyposażeniem. Trochę wkurzające jest to, że potrzebujemy nanity, żeby go odebrać, ale początkowo myślałem, że to jest błąd, nie? Faktycznie chyba to jest zrobione po to, żebyśmy nie mogli tego statku na samym początku ekspedycji odebrać, jeżeli będzie jakakolwiek następna. Tylko jest jakiś ten próg nanitów, nie? Który musimy spełnić. Chociaż 460 nanitów, no to no, nie oszukujmy się, jest to malutko, nie? Także kupujemy go. Dodajemy go do naszej kolekcji. Mamy sępa. Mamy sępa. Ja sobie jeszcze tylko na szybko resztę nagród odbiorę, ponieważ jest coś, co jeszcze mnie tam interesuje. Żelazne panele, dosyć fajnie wyglądające. I farba maskująca, też fajna rzecz, jeśli chcemy personalizować statki, nie? Kurde, flota fregat pełna, czyli będziemy musieli jakąś fregatę wywalić, żeby wziąć statek potępionych, ale to sobie zrobię poza materiałem, już nie będę teraz leciał na lotniskowiec, żeby to zmienić. Kurde, mam nadzieję, że kiedyś powtórzą mnie 8, 7, 4, 3 i 1 ekspedycję, nie? Bo gdzieś mi one umknęły. Chociaż naklejki pionierskiej ekspedycji pewnie nie dostaniemy, nie? Bo to była pierwsza ekspedycja. No ale dobra, nieważne. Nie o tym dzisiaj mowa. Jesteśmy na swoim głównym sejwie, czy na sejwie ekspedycji. Zależy, na którym wolicie grać. Tutaj nie ma to większego znaczenia. W każdym razie najważniejsze. Macie swojego sępa. Powiem wam, no nie lubię haulerów za bardzo, ale ten wygląda dosyć zacnie, nie? Problem z nim jest taki, słuchajcie. Albo wiecie co? Pokażę wam to dopiero na stacji kosmicznej, żeby nie musieć później robić przerw. Teraz sobie zapitalamy na stację kosmiczną. Obojętnie jaką, obojętnie gdzie. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Żeby nie latać, sobie skoczymy po prostu portalem. Stacje kosmiczne.
pierwsza, lepsza. Akurat okazuje się, że w moim systemie znajdująca się. No i jesteśmy na stacji razem z naszym sępem. I słuchajcie, teraz tak. Problem z sępem jest taki. Weźmy sobie, wymontujmy wszystko, co da się wymontować. Oczywiście, jeżeli chcecie, nie musicie tego wymontowywać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście go zezłamowali takim, jaki jest, nie? Aczkolwiek, no wiadomo, że każde z tych ulepszeń jakichś materiałów potrzebuje. Może jakieś fajne eski trafiliście i nie chcecie się ich pozbywać, więc co się da, wymontowujecie. I teraz tak, strumienica pozytronów. Dość fajna broń, no ale jak widzicie, statek ma ograniczenie, musi zostać jakakolwiek broń na statku. A chcielibyśmy ją wymontować. Co wystarczy zrobić? Wystarczy, że sobie zainstalujemy na przykład wyrzutnię rakiet. Miedź i skoncentrowany węgiel, bardzo podstawowe surowce, żaden problem, nie? Dla nas je zdobyć. Instalujemy wyrzutnię rakiet i w tej chwili możemy wymontować strumienicę pozytronów. Dlaczego tak? Ponieważ statek ma jakby ograniczenie, czyli musi mieć tarczę, musi mieć silnik pulsacyjny, musi mieć silnik startowy, musi mieć hipernapęd, o ile już go ma zamontowanego, i musi mieć przynajmniej jeden rodzaj broni. To są rzeczy, które w statku muszą być. I jak widzicie, sęp nie jest najgorszy, ale mógłby być lepszy. Wejdę tutaj, wam pokażę, gdzie jest czwarty ulepszony slot. Zastosuj modyfikację. I nie chcemy ulepszać magazynu. Chcemy ulepszyć technologię. I ulepszamy. Dobrze, i tyle chciałem. Jak widzicie, te doładowane sloty ma blisko siebie, no ale mimo wszystko troszeczkę są one rozrzucone. Możemy to zrobić w taki sposób, że budujemy z żelaznego sępa od zera. Tylko tutaj nasuwa się pytanie, jak to zrobić, ponieważ żeby zbudować statek, potrzebujemy 3 elementy danego statku, nie? Jeżeli już jesteście ze swoim sępem na stacji kosmicznej, pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką chcecie zrobić, jaką powinniście zrobić, to stworzyć punkt odtworzenia. Mamy informacja, zapisano punkt odtworzenia. Teraz jesteśmy bezpieczni. Lecimy do terminalu złomowania. Wchodzimy w rozpocznij analizę odzyskania. Wydobądź moduł personalizacji. I mamy 3 części do odzyskania. I powiecie, no fajnie, nie? Ale mamy tylko jeden statek do złomowania. Co zrobić, żeby mieć wszystkie 3? Wybierzcie. Jeszcze raz powtórzę. Po tym, jak zrobiliście punkt odzyskania, jak zrobiliście save'a, czyli wsiedliście i wysiedliście ze statku. Wybieramy odzyskaj kokpit. Szybko przeklikujemy, szybko naciskamy X, wybieramy statki, pierwszy lepszy statek przywołujemy. W tym miejscu akurat był to, jak widzicie, w moim przypadku żywy statek.
wchodzimy ponownie w statki, w przywołanie. I patrzcie na to. Mamy sępa. Wejdźmy sobie w statki. Jak widzicie, to jest nasz sępik. Nawet z itemami, których zapomniałem przełożyć. Ale też mamy kokpit żelaznego sępa. Czyli jak widzicie, traciliśmy statek, zyskaliśmy kokpit, a statek i tak ciągle jest na miejscu. Skoro go mamy, lecimy po drugą część. I teraz rozpocznij analizę odzyskania. Wydobądź moduł personalizacji. Jako że kokpit już mamy, teraz odzyskamy skrzydła. I teraz powoli jak to wygląda. Naciskacie odzyskaj skrzydła. Pojawia się informacja, że odzyskano część. Wtedy jak najszybciej musicie wejść w szybkie menu. Na PC-cie to jest klawisz X. Wchodzicie w przywołanie statków i przywołujecie pierwszy statek, jaki macie. Czyli robimy. Palucha już sobie kładziemy na X-ie. Robimy odzyskaj skrzydła. Przeklikujemy, wchodzimy we statki i przywołujemy żywy statek. Sprawdzamy, czy się udało, czy wciąż mamy naszego sępa. Żelazny sęp. No jak widzicie, żelazny sęp jest. My mamy już dwie części tego statku. Oczywiście warto stworzyć sobie, ja chyba za poprzednim razem tego nie zrobiłem, ale warto stworzyć sobie kolejny punkt odtwarzania, tak dla pewności, żeby nie musieć, w razie jakby nam się nie udało, jakby coś się spartoliło, żeby nie musieć wszystkiego zaczynać od nowa, nie? No i lecimy po trzecią część. Rozpocznij analizę odzyskania. Wydobądź moduł personalizacji. Palucha trzymamy na X-ie. Odzyskaj silniki. Przeklikujemy, kiedy możemy. Wchodzimy w szybkie menu. Przywołanie statków. Przywołujemy statek. Statek przywołany. Sprawdzamy, czy mamy sępa. No i sprawa wygląda genialnie. Mamy sępa. Mamy wszystkie trzy części, dzięki którym możemy go złożyć. Sprawdźmy, czy w ogóle się da. Co prawda nie mam tutaj rdzenia, ale jest to celowe działanie. Chcemy sobie po prostu sprawdzić. Niemyśliwiec. Weźmy sobie, przełączmy. Weźmy wozidło. Nie wiem, czemu to tak przetłumaczyli, no ale dobra, niech sobie już będzie to wozidło. Zdecydowanie bardziej wolę tutaj nazwę Howler. Skrzydła i silniki. Jak widzicie, nasz sępik jest złożony. To prawda, nie mam, tak jak mówiłem, rdzenia reaktora, ale rdzenia reaktora poszukamy sobie gdzie indziej, ponieważ chcemy, żeby chcemy uzyskać jak najlepiej ustawione cztery sloty doładowane, żeby były jak najbliżej siebie. Także teraz skoczmy sobie do portalu i teraz słuchajcie, ważna informacja. Planeta, na którą się chcemy udać, jest w galaktyce Euklidesa, czyli pierwszej startowej galaktyce. Musicie w niej być, żeby trafić w odpowiednie miejsce. Wielu z was pisze często do mnie, że
znaki portalu nie działają, ponieważ przenosicie się w inne miejsce. Zazwyczaj problemem jest to, że jesteście po prostu w innej galaktyce. Czy jesteście w Eisentam, czy jakiejkolwiek innej dalszej. Musicie być w galaktyce Euklidesa, czyli tej pierwszej startowej galaktyce. Teraz sobie wpiszemy znaki portalu, które zabiorą nas w odpowiednie miejsce. Jesteśmy na planecie Zuchon-Unde. Jak zwał, tak zwał. Wsiadamy do statku. Jedyne co teraz musimy zrobić, to dostać się na stację kosmiczną. Także startujemy i lecimy. No już dalej nie mógł zaparkować. Wysiadamy. Oczywiście musimy dokupić do takiego, musimy dokupić reaktor. Tutaj koniecznie reaktor klasy S. Nie może być żaden inny. Kosztuje on troszkę nanitów, ale jeżeli macie z tym problem, spokojnie odsyłam was do jednego z moich filmów. Jest on o farmie nanitów lub też jak w inny sposób zdobyć dość szybko dużą ilość nanitów, więc spokojnie tam się dowiecie. Kupujemy reaktor klasy S. Ja 6000 płacę. Normalnie widzę około 12000 będzie kosztował. Ja mam tu 6000 zniżki. No i składamy naszego sępa. Podchodzimy do fabrykatora. Wybieramy wozidło. Nienawidzę tej nazwy. Składamy rdzeń reaktora. No patrzcie, nawet nie zauważyłem, że miałem dwa. Montujemy. I teraz, kiedy mamy już nasz statek, mamy też do wyboru różne style malowania. Mamy te żelazne panele, które z tej ekspedycji dostaliśmy jako nagrodę, lub też farbę maskującą. Zobaczmy, jak będzie wyglądał w odcieniach szarości. Co mnie dość ciekawie, ale nie jestem pewien, czy to jest to. Zróbmy go białego. Trudne wybory, co? Zróbmy go gridowego. Wiecie co? Myślę, że tak. Myślę, że pozostanę przy tych barwach.
Oczywiście wy możecie wybrać jakiekolwiek inne. Tutaj wszystko zależy od waszych upodobań. No i konstruujemy. I teraz zobaczcie, co jest w tym statku piękne. Weźmy, zatwierdźmy. Dodajmy do kolekcji. No niestety miejsc na technologię ma mniej. To będziemy musieli ulepszyć. Weźmy sobie, poprzesuwajmy te rzeczy. I spójrzcie na to. Cztery sloty ulepszone obok siebie. Genialnie? No osobiście uważam, że genialnie. Także mając tak umieszczone cztery sloty doładowane obok siebie, możemy z tego statku zrobić naprawdę zacne wozidło. No i co, słuchajcie, z mojej strony to by było na tyle. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.